Dzień dobry. Mamy piątek. Nie wiem, który marca, chyba 18 już. 17. Wczoraj był 16 dopiero. Daty mi się pokiczkały. Piątek, 17 marca. Jadę się załadować właśnie, bo się obudziłem. Nie ma w ogóle ciśnienia. Aż mi głupio. Aż mi głupio, że nie ma w ogóle ciśnienia, kurde. No ale dobra, załaduje się, to będziemy mieli do zrobienia Słowenię, Austrię pewnie, także lecimy. Pyk! No więc tak, ja już załadowany. Ja już załadowany. Idę na zakupy. Biorę reklamówkę. Jest progres w tym roku. Kolejki jak ta lala. Tu mają tylko do 13 w niedzielę. Nie tak jak w Polsce. Tu po prostu to mnie tak kusi za każdym razem, jak idę, że masakra. Powiedzcie mi, jak żyć. Ciasta oglądam, lody oglądam, makabra jakaś. Tu mnie znowu kuszą. Powiem wam, że z tą reklamówką to faktycznie wygodniej się wraca z tego Lidla. 17 euro zostało, ale jakieś tam mięso pokupiłem i takie tam, więc spoko. Co to, jakieś 10-lecie Lidla? Chyba ta, 10 lat Lidla w Słowenii. Proszę. W tym aucie mam większą skrzynkę, jak widać. Także mogę więcej upchnąć. Wiem co, tą kiełbasę ukraińska, czy to tam z góry gdzieś, z gór. Zobaczymy, jak to smakuje. No i zmieniam swoje uzależnienia, moim kolejnym uzależnieniem, bardzo drogim zresztą, jest to, czyli borówka amerykańska. Także no, na spokojnie, towar bez temperatury w ogóle, także nalajcie. Spieszyć. No i przypomniało mi się, tak 17 euro zapłaciłem PayPassem. Patrzę, a tam PIN prosim. Zapomniałem, że tutaj powyżej 15 euro już PIN wywołają. Nie tak jak w Niemczech. Słuchajcie, jestem w Lublanie właśnie, a tutaj nie wiem, kto poznaje. Jeden z moich ulubionych murali w ogóle, które widziałem. To właśnie ten jeden w Lublanie. Słuchajcie, przejeżdżałem tędy masę razy już i za każdym razem chciałem się tu zatrzymać, żeby się przejść i zrobić parę ujęć. Dzisiaj mi się przypomniało, że mam luźny weekend i w ogóle mi się nigdzie nie spieszy, to mogę. Jadąc na Krańską Górę, na Słowenii, macie po drodze taki trochę większy strumyk. No, woda zimniusia, wam powiem, jak to w strumyku.
Muszę wam powiedzieć, że są to okolice, które wręcz uwielbiam. Tam po drodze jeszcze będziemy mijali taki ładny parking, z którego kiedyś tam lasa robiłem. W ogóle nie ma to jak iść po kamieniach przy strumyku w zimowych butach. No ale to szczegół. Tak, taką anegdotkę wam opowiem. Kiedyś, jak byłem z dziadkami w górach, a mój dziadek to też jest niezły agent do tej pory. I jak byliśmy w górach, to tam właśnie pod Babią Górą byliśmy, taki mały strumyk płynął. Ja wiem, tyle wody może było co tutaj, no tylko tak szybciej płynął, nie? Tak zapierdzielał sobie. Wpadliśmy na pomysł, że zrobimy tamę. Pamiętam jak dziś 3 godziny w tym strumyku stałem i z kamieni żeśmy z dziadkiem tamę układali. Koniec końców wody mieliśmy za kolana w strumyku. A jak wyszedłem, to mieliśmy tam, ja wiem, z 600 metrów do domu. Doszedłem do domu i jeszcze nie czułem stóp. Po prostu stałem w tej wodzie prawie 3 godziny, ładny debil, nie? Jeszcze wyobrażam jak nas rolnicy później bluźnili, jak musieli, bo tam był taki przejazd dla traktorów. Wyobrażam jak rolnicy nas bluźnili, jak tam się wody więcej zrobiło. W następnym roku robiliśmy już tamę, tak? Żeby na przejeździe wody nie było, tylko przed przejazdem była, także spoko. W ogóle to lato jest na całego już, ja muszę chyba krótkie spodnie wyciągnąć. Od razu lepiej. Nie byłbym sobą, jakbym nie wszedł do wody, więc dołożyłem sobie moje klapuszki. Zimna! Powiem wam, że jest lód! Dobra, ja wyłażę. Po chwilę i nogi mi odmarzają. No fajny kamień. Kryoterapia na maksa. Tam jest fajne miejsce, muszę tam przejść. W ten oto sposób jestem już w Austrii. No nie dam rady za dużo wam nagrać, bo już jest późno, zaraz się będzie ciemno robić. Natomiast no, chciałem dzisiaj ten zwiastun rzucić, który widzieliście jakiś czas temu. Parę innych rzeczy chciałem jeszcze poogarniać. No i jak widzieliście, bawiłem się z wodą w strumyku, więc trochę zeszło. No a jutro chciałbym być w okolicach Karlsruhe już, żeby mieć spokojny weekend, w niedzielę sobie resztę zrobię. Także no... będę nockę jechał dzisiaj. Także ten dzisiejszy odcinek jeszcze trochę potrwa, najwyżej coś tam w nocy jeszcze może będzie, ale to nie wiem, czy będzie sens. W każdym razie, na razie jeszcze póki widno, popodziwiajcie sobie piękne Alpy, które ja również uwielbiam.